autochtoni, aborygeni, którzy będą grać jazz w budowie. I drugi powód, będzie to spęd gwiazd, jak to się mówi. Gwiazdy, które zawitają na drugiej części koncertu, to jest sama czołówka jazzu europejskiego. Konstantin Kostow piano, Paweł Pointa, kontrabas i Cezary Konrad, perkusja. Najwybitniejsi muzycy jazzowi w tej części Europy. I w ogóle chyba w Europie. A skład naszego zespołu, Lulej Quintet, to Lulek, czyli Piotr Podarzecki, saksofonista. Inicjator całego bałaganu i całego zamieszania. To on powziął taką decyzję, żeby nas skrzyknąć, żeby zafascynować się tym, co będziemy grać. Za klawiszami siedzi i nie tylko siedzi, bo gra i to jak gra, Radosław Czegorczyk. Bas Mirosław Awtyka. I perkusja Wojciech Gbyl. Ja nazywam się Andrzej Biliński i jazz zawsze był moją fascynacją. To, co w duszy mi grało, ale życie się potoczyło inaczej, musiałem grać zupełnie inną muzykę, a teraz, jak to się mówi, wracam do korzeni. Na początek Blue Moon, pieśń, która jest takim standardem jazzowym, jak to się mówi, od podszewki. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Door. Take it as we have bought you.
Sax solo, Radek, Wojtek,
I Mirek. Larabee of Birdland. Zaraz, drodzy Państwo, coś lżejszego. Armstronga numer Hello Dolly. Trochę oklepany, ale mam nadzieję, że trochę żywsze, żywy krew nam zabije i wam też. Hello Dolly. Dolly, you're still calling you.